Narodowy Stadion Lekkoatletyczny staje się faktem. Głód imprez na Śląsku, na Stadionie Śląskim też odczuwamy. Cieszy nas, że Memoriał Kamilisko-Limowskiej, 9. edycja, będzie rozegrany tu. Ten stadion z funkcją lekkoatletyczną jest najlepszym stadionem w Polsce. Lekkoatleci to zauważyli. Gwiazdy sportu, które tu zawitały na stadion, mówią tylko wow, super. Dziękują nam, że podjęliśmy się tego wysiłku, żeby właśnie Stadion Śląski był taką areną. No teraz tylko trzeba czekać. Trzeba czekać na emocje, na rekordy, na te wspaniałe wyniki, na tych wspaniałych sportowców. Rzut oddany, co prawda nie za daleko, ale to dzisiaj chodziło, że tak powiem, żeby ochrzcić ten stadion. Pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne. Najbardziej się cieszę, że w końcu doczekaliśmy się w Polsce porządnego obiektu lekkoatletycznego, gdzie my, lekkoatleci, będziemy mogli się zaprezentować przed własną publicznością i mam nadzieję, że z roku na rok tych imprez lekkoatletycznych na Stadionie Śląskim w Chorzowie przybędzie. Polska w końcu się dorobiła niesamowitego obiektu lekkoatletycznego i nie tylko, można tu rozgrywać i mecze, i imprezy lekkoatletyczne, więc to jest coś niesamowitego. Cieszę się, że na koniec mojej, powiedzmy, przygody ze sportem będę miał gdzie się pożegnać z polską publicznością. Jest to certyfikat potwierdzający, że stadion uzyskał najwyższą kwalifikację Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki. Na podstawie tego certyfikatu możemy organizować każde zawody lekkoatletyczne na świecie, niezależnie od rangi, i wyniki będą uznawane.